wieczność przetrwa wiecznie. On dobry jest, On Panem mym, Jego miłość przetrwa wiecznie. Znieś głos, znieś głos. Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu, Jego miłość przetrwa wiecznie. On dobry jest, On Panem mym, Jego miłość przetrwa wiecznie. Pieśń bardzo znana już, tak mi Ciebie brak. Chcielibyśmy tę pieśń dedykować wszystkim tym, którzy ubrani są dzisiaj w zupełności na biało, czyli tym, którzy chcą dzisiaj zawrzeć przymierze z naszym drogim Zbawicielem. Tę pieśń dedykujemy Wam, ale tę pieśń chcielibyśmy oczywiście jako cały zespół, kampowy zespół, wyśpiewać szczególnie dla Was i na Bożą chwałę. Powstańmy może do tej pieśni. Gdy z tęsknoty mojej
serce pęka, gdy ma dusza we mnie zalęknięta, tak mi Ciebie brak, tak mi Ciebie brak. Czuję się jak na weselu w Kanie Galilejskiej. To, co najlepsze na końcu. Ogromnie cieszę się, że razem będziemy mogli przeżywać tę fantastyczną i radosną uroczystość nowonarodzenia kolejnych kilkunastu osób, które powiedziały Jezusowi tak. Drodzy, zanim skupimy się na Słowie Bożym, zanim skupimy się na modlitwie, zanim skupimy się na celebrowaniu tego święta, chciałbym przypomnieć wam o kilku takich ważnych faktach dotyczących dzisiejszego nabożeństwa. Kiedy po wyznaniu wiary udamy się nad jezioro, bardzo proszę was, nie zajmujcie miejsca na plaży ani na pomostach.
Bardzo też proszę o cierpliwość. Ja wiem, że to jest ogromna cnota, o cierpliwość i o cierpliwość w składaniu życzeń. Zrobimy to po nabożeństwie już tutaj w namiocie. Zaraz po chrzcie wracamy tu, aby przyjąć naszych katechumenów do społeczności naszego Kościoła. Wierzę, że kiedy razem będziemy tak siebie nawzajem budować, taką odpowiedzialnością, będziemy mieli tu fantastyczne nabożeństwo i fantastyczne święto. A teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego. Te, które mówią o tym, jak wielkim i wspaniałym jest Bóg, który nas szuka, odnajduje i ratuje. List do Efezjan, 2 rozdział, wiersze 1-5. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. List do Tytusa, 3 rozdział, 5 wiersz. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Drogi Panie, z całego serca dziękuję Ci za to, że możemy w tym miejscu być, za to, że możemy oddać Tobie swoje życie, swoje marne życie, które Ty przyjmujesz takim, jakim jesteśmy. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że możemy tutaj być, że Twój Duch Święty jest obecny na tym miejscu. Błogosław każdego osobę na tym miejscu, błogosław każdą osobę. Bądź z nami, kieruj naszym życiem, kieruj naszymi myślami. W drogim imieniu Jezu. Amen. Ukochany Panie Boże Wszechmogący, tak bardzo cieszymy się, że zgromadziłeś nas dzisiaj w tym namiocie. Panie, to wielka uroczystość. 18 osób postanowiło opowiedzieć się po Twojej stronie. Boże, racz błogosławić ten piękny czas teraz. Racz prowadzić te osoby w ich postanowieniu. Panie, niechaj ten obrzęd przypomina nam, co dla nas uczyniłeś, że życie za nas oddałeś, aby wyzwolić nas z grzechów naszych, a również, tak jak zmartwychwstanie, żyjesz dla nas, aby doprowadzić nas do Twojego Królestwa. Panie Boże, przyjdź teraz do nas, tak bardzo Ciebie o to prosimy. W imieniu Jezusa. Amen. Piosenka dla ludzi, którzy oddają życie Jezusowi. Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oczyść, Panie, duszę mą. Oh,
Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej. Przyjdź, zamieszkaj w domu mym, swą łaską i miłosierdziem. Przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Wybawiłeś duszę mą, umarłeś za moje winy. Jezu, jesteś Panem mym, Zbawicielem. Wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko. Drodzy katechumeni, miłe siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele. Chrzest jest niesamowitym przeżyciem nie tylko dla tych, którzy za chwilę będą zanurzeni w wodzie. Chrzest jest niesamowitym przeżyciem dla każdego zboru, każdego kościoła. Jest niesamowitym przeżyciem dla tych, którzy będą was zanurzać, dla waszych rodzin, waszych bliskich. Chrzest jest chwilą, w której nie można nie przypomnieć sobie tych chwil, kiedy sami wkraczaliśmy, przenośni mówiąc, wody Jordanu. Ilekroć stoję przed katechumenami, przypomina mi się ta chwila z 12 lipca, 38 lat temu, kiedy prawie że już przy zachodzącym słońcu szliśmy wśród łanów zbóż grupką 5 czy 6 młodych osób, aby w jednym z górskich potoków być zanurzonymi. To jest niesamowita chwila, nie można jej nigdy zapomnieć. Ona przecież kierunkuje wasze życie każdego, który wybiera Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Ale drodzy, pomyślmy przez chwilę, czy dzisiejszy chrzest, ten sprzed 38 lat mój, czy kogokolwiek z was, który przeżyliście w swoim życiu, miałby jakikolwiek sens, gdyby nie prawie 2000 lat temu, tam nad Jordanem, nie zdarzyło się coś niesamowicie dziwnego. Oto ten, który jest twórcą całego wszechświata, ten, który przyszedł na tą ziemię, aby 30 parę lat żyć prostym, wieśniaczym życiem. Gdy przyszedł nad Jordan, zobaczył swojego kuzyna, który chrzcił chrzczem pokuty,
Jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 3 rozdziale, podszedł Jezus do Jana Chrzciciela, do wody, ale Jan odmawiał mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody. Oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Nieraz myśląc nad życiem, misją, śmiercią, zmartwychwstaniem Chrystusa Pana, nie potrafię tego ogarnąć swoim umysłem, jak ten, na którego jedno słowo wszyscy byli gotowi w całym wszechświecie mu służyć. Ten, który wypowiadał jedno słowo i wszystko powstało, był gotowy tak bardzo uniżyć się, aby być twoim i twoim i twoim sługą, moim również. Zrezygnować absolutnie z wszystkiego, aby pokazać nam, że prawdziwa wielkość, że prawdziwe szczęście, że prawdziwy sens życia tu na tej ziemi, wśród tego doświadczenia grzechu, które przeżywamy, jest tylko w kroczeniu w pełni, całkowicie jego śladami. Bo prawdziwa wielkość jest w służbie, prawdziwa wielkość jest w życiu dla drugiego człowieka. Wybraliście, być może nie dzisiaj, dzisiaj potwierdzacie to, co podjęliście być może kilka dni temu, może kilka tygodni temu, aby pójść za Jezusem Chrystusem. Pomyślmy przez chwilę, zanim jeszcze na chwilę wrócimy do tego tekstu, który czytałem przed chwilą. Jak to było w twoim życiu? Czy podobnie jak w życiu tego człowieka z Filipii, gdy zrozumiał swój stan, przyszedł do apostoła Pawła i zapytał, co mam uczynić? I wtedy padła odpowiedź: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Czy naprawdę wiara w Jezusa Chrystusa jako twego osobistego Zbawiciela jest czymś, co absolutnie stoi na pierwszym miejscu? Czy on kierunkuje twoje życie? Tak jak jeden z filozofów współczesnych francuskich powiedział, on jest nawet w stanie po labiryntach naszego ziemskiego życia pisać prosto. On wyprowadzi was, nas wszystkich, jeżeli zaufamy mu każdego dnia w naszym życiu do tej przystani, gdzie już nie będzie smutku, bólu, płaczu, łez, tego wszystkiego, co niesie nam rzeczywistość dnia codziennego. Innym razem, gdy ludzie zgromadzeni w dzień Pięćdziesiątnicy zrozumieli, że ich stan jest niewystarczający, niegotowy, aby stanąć przed obliczem Bożym, znowu pytają, co mamy czynić. I wtedy znowu pada odpowiedź: pokutujcie, upamiętajcie się, przeżyjcie prawdziwą skruchę, żal z powodu grzechów, które były w waszym życiu. Innym razem bardzo podobne pytanie stawia samemu mistrzowi, Chrystusowi Panu. Człowiek, który miał absolutnie wszystko, pozycję, był młody, bogatym, ale nie był szczęśliwym. Przyszedł do Jezusa, widząc, jak traktował małe dzieci. Widział, że w jego obecności wszyscy byli szczęśliwi. I wtedy stawia to samo pytanie i znowu przychodzi odpowiedź: bądź posłuszny,
czyń Bożą wolę, czyń Jego przykazania, ale nie formalnie, nie legalistycznie, nie dlatego, bo tak trzeba, ale dlatego, że miłość, tak jak ta pieśń przed chwilą śpiewana przed kazaniem, mówiła, aby rządziła naszym życiem, pomagała pokonywać trudności, które stoją nieraz na drodze naszego życia. Innym razem apostoł Paweł, gdy pisał list do zborów metropolii rzymskiej, napisał w 10 rozdziale, 9 wierszu: gdy wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem. Ile razy zdarzyło ci się, drogi katechumenie, już w tych ostatnich dniach czy tygodniach wyznać, że Jezus jest Twoim Panem? Być może dzisiaj przychodzi nam to tak łatwo, ale w pierwszym wieku, w czasach rzymskich, jakże często łączyło się to z więzieniem, a czasami nawet i śmiercią. Ale Bóg chce, abyśmy i dzisiaj całkowicie, niepodzielnie oddali Mu swoje życie, aby każdy krok, każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc, rok, jeżeli zostanie Wam, nam dany przeżyć na tej ziemi, był przeżyty pod wodzą i kierownictwem Tego, który jest Panem. Nie tylko Zbawicielem, nie tylko przykładem, nie tylko wzorem, ale Panem naszego życia. Jest jeszcze jeden krok, przed którym dzisiaj stoicie. Oto za chwilę, jak Pismo Święte na wielu miejscach mówi, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Pomyślmy przez chwilę. Ten, który nie musiał być ochrzczony, ten, który był bezgrzesznym, nawet Jan Chrzciciel, jego krewniak, wiedział to, rozumiał. A jednak Chrystus Pan mówi, niech wszelka sprawiedliwość się stanie tego dnia. Aby wypełnić wszelką sprawiedliwość, więcej, aby stać się dla nas wzorem, przykładem, więcej, aby uświadomić, jak ktoś powiedział, tym, którzy nie mieli szansy być ochrzczonymi, aby Jego chrzest był jakby w zastępstwie dla nich. Chociażby Łot, który umierał na krzyżu Golgoty, który nie miał takiej szansy, nie miał możliwości, a będzie tego pięknego, wspaniałego dnia, kiedy Jezus powróci razem z Nim w wiecznym królestwie. Pomyślmy przez chwilę, czy to, co czytałem z Ewangelii Mateusza, rozdziału trzeciego, może wydarzyć się również i dzisiaj? Oto czytamy, gdy Jezus został ochrzczony, inaczej mówiąc zanurzony w wodzie. To, co powiedział Nikodemowi w tej słynnej rozmowie nocnej, o czym czytamy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Musisz się narodzić z wody. Ale później dodał i z ducha. Dziś będziecie zanurzeni w wodzie. Ale wierzę, że zostaliście już zanurzeni w Chrystusie. Ale i Duch Święty chce mieć dzisiaj szczególny udział w waszym chrzcie. Czy jest to możliwe, aby stało się coś podobnego jak tam nad Jordanem? I ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Być może dzisiaj nie zobaczymy gołębicy, ale wierzę, że każdy z was, kto będzie zanurzany, może odczuć niesamowitą bliskość Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oni przecież akceptują was dzisiaj do swojej rodziny. Stajecie się częścią Bożego Kościoła tu na tej ziemi.
ale i rodziny na niebie. Być może i dzisiaj nie usłyszymy tego szczególnego głosu, który rozerwie przestworza. Ty jesteś synem moim umiłowanym, którego sobie upodobałem. Ale wierzę, że każdy z was może usłyszeć dzisiaj ten cichy głos przemawiający do waszych sumień, waszych serc. Jesteś moją córką, jesteś moim synem. Nie tylko córką, nie tylko synem, umiłowaną córką, umiłowanym synem. Tego życzę z całego serca wam i nam wszystkim, którzy jesteśmy dzisiaj na tym miejscu. Być może niektórzy z was już teraz żałują, dlaczego nie uczynili tego kroku, aby być w gronie tych 18 osób. Ale jeszcze nie jest za późno. Bóg, jeżeli działa w szczególny sposób na twoje serce, twoje życie, twoje myśli, twoje uczucia, nigdy nie jest za późno. Drodzy, czas, w jakim żyjemy, biegnie zbyt szybko. Bóg chce, abyśmy byli gotowi na Jego spotkanie. Bóg chce, abyśmy właśnie ci, którzy uczynili chrzest może rok temu, może kilka miesięcy temu, może kilka lat, a może nawet kilkadziesiąt, abyśmy dzisiaj na nowo odnowili w szczególny sposób swe śluby z Bogiem, aby ich zanurzenie w wodzie, w Chrystusie, w Duchu Świętym było i naszym szczególnym przeżyciem. Tego życzę wam i sobie w imieniu Chrystusa. Amen. Dwa lata temu zatrzymałem się na chwilę w swoim życiu i pomyślałem sobie, co Bóg dla mnie robi i kim dla mnie jest. I właśnie o tym jest ta piosenka. Życzę każdemu z was, żeby znalazł kiedyś minutę dla samego siebie w takiej refleksji po prostu i pomyślał, kim dla ciebie jest Bóg. Alleluja. Bezpiecznie wierzyć ci. W moim szczęściu zawsze ty, w mej radości twoja dłoń, w mym zwycięstwie siła twa i w przebaczeniu miłość ta, którą kochałeś nas, którą zawsze dla nas masz. Jakże więc nie kochać mam, tobie tylko ufność ma. Jesteś mym Bogiem,
wywyższam Cię całym życiem mym. Zawsze Ty, mej radości Twoja dłoń, w mym zwycięstwie siła Twa, w przebaczeniu miłość ta, u Twych stóp cały świat. Moja radość, moja łza, tej pieśni w sercu mym. Godzien jesteś tylko Ty, jesteś mym Bogiem. Bogiem, dlatego wielbię i wywyższam Cię całym życiem mym. Jesteś mym Bogiem, Bogiem, dlatego wielbię i wywyższam Cię całym życiem. Utwór, który zaśpiewamy, jest utworem wspólnoty, która mówi o tym, że jak się nawet dzisiaj pożegnamy, to Ty się za mną módl, Ty się za mnie módl, a ja się za Ciebie będę modlić. Wy wstępujecie w wspólnotę ludzi, którzy za Was się modlą i będą się za Was modlić. Módlmy się jeden za drugiego. Ya tenemos que partir y nos damos cuenta hoy, es cultura que el Señor diseñó en mí. El tiempo fue el que nos unió y el tiempo nos separa hoy. Yo desearía no decir adiós. Yo sé que mi camino pero la esperanza vive. Ora por mí y oraré por ti, deseando mantener la comunión. Ora por mí y oraré por ti, y el amor nos volverá a reunir. Sobre un tapiz vemos cómo debe ser, entre risas y entre dolor. Pero el amor nos unirá al pasado que hoy dejamos como objetos para recordar. Y yo sé que mi camino no es seguir,
comunión. Ora por mí y oraré por ti, y el amor nos volverá a reunir otra vez. Chciałbym, abyśmy teraz wszyscy usłyszeli to, jak to zwielokrotnione tak mówią Chrystusowi te osoby, które dzisiaj oddają Jemu życie. Zapraszam was tutaj do przodu. Zapraszam, abyście pokazali się wszystkim, pokazali wasze twarze i odpowiedzieli tak na tych 13 stwierdzeń, które wypowiem jako wyznanie waszej wiary. Wasze odpowiedzi. Wierzę, że będą tak proste, jak prosta Ewangelia jest. Po prostu proszę was o powiedzenie tylko słowa tak, jeżeli utożsamiacie się z tymi 13 zdaniami, które chcę przed wami odczytać. A wiem, że mimo waszej tremy bardzo proszę o głośne odpowiedzi. Wierzę w Boga, Ojca, Syna Jego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, trzy wiecznie współistniejące osoby. Przyjmuję śmierć Jezusa Chrystusa na Golgocie jako pojednawczą ofiarę za grzechy ludzkie i wierzę, że poprzez Jego przelaną krew jestem zbawiony od grzechu i kary za Niego. Jestem przekonany, że moją powinnością dzięki żyjącemu we mnie Chrystusowi jest przestrzeganie tego prawa, a w liczbie jego przykazań również czwartego, tego, które wymaga święcenia siódmego dnia tygodnia jako Pańskiej Soboty, pamiątki aktu stworzenia. Moje serce wypełnia błogosławiona nadzieja bliskiego powrotu Jezusa, a przygotowując się na spotkanie Pana, pragnę świadczyć o Jego wielkiej miłości, która daje mi zbawienie. Swoim życiem i słowem pragnę pomagać innym przygotować się na Jego chwalebny powrót. Wyznaję biblijną naukę o darach Ducha Świętego i wierzę, że dar proroctwa w Kościele Ostatków jest jednym z Jego znaków wyróżniających. Uznaję organizację Kościoła i pragnę wspierać Kościół dziesięciną i darami, aby swoim osobistym wkładem przyczyniać się do jego rozwoju. Wierzę, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego i że prowadząc zdrowy tryb życia, oddaję chwałę Bogu. Pragnę wstrzymywać się od wszystkiego, co szkodliwe, a mianowicie od pokarmów uznanych przez Pismo Święte za nieczyste, od używania, produkowania i sprzedaży napojów alkoholowych, używania, produkowania i sprzedaży tytoniu w różnych postaciach lub udostępniania go innym ludziom, a także używania czy handlowania narkotykami i innymi środkami odurzającymi. Znając i rozumiejąc fundamentalne zasady Pisma Świętego, jakich naucza Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, mam życzenie, dzięki łasce Bożej, żyć zgodnie z nimi i w ten sposób wypełniać wolę Bożą. Przyjmuję nowotestamentową naukę o chrzcie przez zanurzenie, i pragnę być ochrzczony. Uważam chrzest za zewnętrzny wyraz mojej wiary w Chrystusa i przebaczenia mi przez Boga grzechów. Wierzę, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem Ostatków, według proroctwa biblijnego, i że ludzie spośród wszystkich narodów, ras i języków przyjmowani są do jego społeczności. Pragnę przyłączyć się do grona wiernych zboru, będącego cząstką Kościoła na całym świecie. Drodzy, to jest ich wyznanie wiary. To jest ich tak dla Jezusa i tego, czego nauczał. Za chwilę udamy się nad jezioro. Jeszcze wysłuchajmy jednej pieśni i tam będziemy świadkami tej wielkiej radości oddania życia Bogu.
gdy upadam, podnosisz mnie. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Jezu, chcę uwielbiać imię Twe. Jezu, wciąż Ty sam nie zmieniasz się. Jezu, usuwasz strach, zabierasz grzech. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Jezu, jesteś Królem, co ma przyjść. Jezu, dajesz miłość, w niej chcesz żyć. Sławić Cię, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Amen. Alleluja, 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 alleluja. Trudniej chyba było wybrać piękniejszy moment na chrzest niż dzisiejszy dzień. Kiedy możemy w tak pięknym słońcu i w tak pięknym dniu cieszyć się razem z całym niebem tym, że nowe osoby urodziły się dla Królestwa Bożego. Za chwilę będziemy mogli zobaczyć cud, bo prawdziwym cudem jest, kiedy ktoś rodzi się na nowo. Prawdziwym cudem jest, gdy poznaje swojego Chrystusa, poznaje Chrystusa na drodze swojego życia. Wyznaje, że to jest droga, którą chce iść. Bądź gdy wzrasta w wierzącym domu, przychodzi taki dzień, kiedy mówi: Bóg moich rodziców będzie moim Bogiem. Mamy przed sobą 18 tych, którzy postanowili oddać Chrystusowi swoje życie. Chcemy ich poświęcić w modlitwie, aby ta chwila, którą przeżyję za moment, była chwilą, która będzie naprawdę początkiem drogi i czegoś, co nigdy się nie skończy.
Bardzo was proszę o skłonienie głów, o ciszę i o modlitwę w myślach, w intencji tych 18 osób. Drogi nasz Ojcze, dziękujemy Ci, cieszymy się z tego, że możemy tutaj być. Dziękujemy Ci za to, że odnalazłeś nas. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam poznać siebie. Za to, że zatroszczyłeś się o nasze zbawienie, dając swojego Syna. Dziękuję Ci też za te osoby, które stoją tutaj w tych białych szatach, gdzieś daleko symbolizujących przyjęcie Twojej sprawiedliwości. Panie, błogosław te osoby. Błogosław także te chwile, kiedy będą wyznawać swoją wiarę, przyjmując chrzest. Niech to będzie początek czegoś najlepszego w ich życiu. Tu, w tym życiu i w wieczności, która wierzę, że stoi przed nimi. Panie, zapraszamy Cię nad tę wodę. Zapraszamy Cię do naszych serc i serc tych osób. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Jak muszelka gdzieś nad oceanu, jedna wśród tysięcy ziaren piasku, tysięcy ziaren, wyrzucana wciąż przez fale życia. Zgubiona byłam, aż podniosłeś mnie. Odnalazłeś mnie, właśnie mnie. Jak mam Ci dziękować, Panie mój? Odmieniłeś Ty życia bieg. Twoja miłość skarbem moim jest. Odnalazłeś mnie, właśnie mnie. Jak mam Ci dziękować, Panie mój? Odmieniłeś Ty życia bieg. Twoja miłość skarbem moim jest. Odnalazłeś mnie, właśnie mnie. Jak mam Ci dziękować, Panie mój? Odmieniłeś Ty życia bieg. Twoja miłość wszystkim dla mnie jest. Twoja miłość wszystkim dla mnie jest. Twoja miłość skarbem moim jest. Przed chwilą byliśmy uczestnikami pięknej uroczystości, uroczystości Chrztu Świętego. Chciałbym się zapytać, ile osób na tej sali to osoby, które już zawarły przymierze z Bogiem. Nie pytam, ile lat temu, ale już zawarły przymierze z Bogiem. Pięknie. A ile osób jeszcze jest przed? Pięknie. Zachowujemy się jak dzieci, oddalając się od siebie, choć wspólna nasza droga jest. Wyczuwamy mur niezgody, który dzieli wszystkich nas. Lecz ja to wiem, że
że to nie liczy się, bo jeśli znasz Jezusa, to łączy nas wspólna więź. Ona jest dla nas wszystkich, ona zmieni cały świat, a więc dołącz do mnie i zaśpiewaj, że jesteś moim bratem, moją siostrą, więc podaj mi swą dłoń. Będziemy razem szli, aż przyjdzie Pan. Nic nie może nas pokonać, gdy idziemy razem tak. Dopóki miłość nas, będziemy trwać. Nadejdzie dzień, gdy połączymy się, by ogłosić wszystkim ludziom, że to Jezus jest królem. On jest królem ziemi tej. Niech usłyszy cały świat i wszystkie narody. Niech zobaczą, że jesteś moim bratem, moją siostrą, więc podaj mi. Podaj mi swą dłoń, będziemy razem szli, aż przyjdzie Pan. Nic nie może nas pokonać, gdy idziemy razem tak. Dopóki miłość nas, będziemy chciałem przed Bogiem, jak i przed Wami podzielić się moją, jak i radością mojej żony. W swoim życiu przeżyliśmy trojakie narodziny swojego jedynego dziecka. Pierwsze narodziny to były wtedy, gdy były te fizyczne narodziny. Najpiękniejszy moment przeżyła moja żona, gdy już dziecko po urodzeniu leżało na brzuszku i trzymało ją za rękę. Drugie urodziny to były 2 lata temu. Po długim okresie czasu postanowiliśmy przyjechać znowu na kamp. I nasza córka jechała z naszym przyjacielem. Podczas drogi tutaj na kamp mieli nieprzyjemne zdarzenie, ponieważ jadąc maluchem dachowali. Ci, którzy mieli jakiekolwiek zderzenie, jakikolwiek wypadek, wie, co to znaczy dla tych, którzy są w samochodzie i dla tych, i dla samego pojazdu. Zaraz po tym wszystkim, gdy mogłem rozmawiać z Dominiką, z naszym przyjacielem, zobaczyć samochód, mogłem tylko powiedzieć chwała Panu. Dlaczego? Dlatego, że sam kiedyś dachowałem, samochód poszedł do kasacji, a to, co zobaczyłem, to tylko 2 wgniecenia, tak jakby kciuków palców
z lewej strony drzwi i z prawej strony i tylko szyby wybite, więcej nic. I tak powiedziałem w duchu, amen. Trzecie narodziny naszego dziecka to dzisiaj. Dzisiaj można powiedzieć, że to jest końcówka, może inaczej. Przed wami świadectwo, że zdecydowała się iść drogą, ale i ja, i moja żona, i moja córka wiemy, jaka była ta nasza droga do dzisiejszego dnia. I też mogę powiedzieć amen. Przy chrzcie naszym, czyli moim, mojej żony, nie było rodziców. Nasi rodzice byli przeciwni. Zawsze marzyłem, żeby, jeżeli kiedykolwiek będę miał dziecko czy dzieci, żebym mógł widzieć ten wspaniały moment. I tego wam wszystkim życzę. Amen. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Jak się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat. Zaufaj Panu. Jak wierzyć, powiedz mi, kiedy już nie wierzę w nic. Zaufaj Panu już dziś. Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy rani mnie mój brak. Zaufaj Panu już dziś. Jak być dobrym, powiedz mi, kiedy świat jest taki zły. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Śpiewajcie z nami. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Jak mam walczyć, powiedz jak, kiedy silnej woli brak. Zaufaj Panu już dziś. Jak pokonać własny grzech, kiedy pokus tyle jest. Zaufaj Panu już dziś. Jak się cieszyć, powiedz mi, kiedy płyną gorzkie łzy. Zaufaj Panu już dziś. Kiedy siebie mam już dość, zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu już dziś. Zaufaj Panu. Kiedy wszystko wali się. Zaufaj Panu już dziś. 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 Zaufaj Panu już dziś.
Amen. Chyba nie potrzeba lepszych dedykacji od tych, które zostały wyśpiewane w pieśniach i słów, które mogą być taką dedykacją na ten nowy etap życia, właściwie tak naprawdę na początek życia, ale chcemy teraz przeżyć jeszcze jedną uroczystość, jeszcze jedno święto, jeszcze jedną radość. Słowo Boże mówi o tym, że każdy, kto przyjmuje chrzest, zostaje wszczepiony w ciało Jezusa Chrystusa, staje się Jego żywą komórką. Tak już Pan Bóg wymyślił całą drogę zbawienia, że nie chciał, aby ludzie osobno cieszyli się z Niego, ale aby cieszyli się we wspólnocie i nawzajem się budowali. Dlatego chcemy teraz przywitać wszystkie osoby, które dzisiaj przyjęły chrzest, przywitać w Kościele. Będą też powitane w swoich zborach, ale tu jako ten wielki zbór kampowy chcemy cieszyć się, że są naszymi braćmi, naszymi siostrami, są naszymi przyjaciółmi. Mimo wszystko, mimo tych dedykacji, pomyślałem o dedykacji, która towarzyszyłaby tym osobom w ich duchowym życiu, która na tym pamiątkowym świadectwie chrztu mogłaby im przypominać o powołaniu. I wspominając motto tego kampu, pomyślałem o słowach z pierwszego listu Jana. I każda z tych 18 osób znajdzie na swoim świadectwie właśnie te słowa. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Czas na bohaterów naszego dzisiejszego dnia. Zapraszam Jarosława Jarosza. Bracie Jarku, chciałbym Ciebie powitać w gronie ludu Bożego. Dzisiaj miałeś piękny dzień, miałem tę przyjemność spotykać się z Tobą przez te ostatnie dni. Brat Jarek oficjalnie od dzisiaj jest wyznawcą zboru w Poznaniu. Niech Ci Bóg błogosławi. Tomasz Kociołek. Tomaszu, również Ciebie witam. Od dzisiaj zasiliłeś zbór w Gnieźnie. To niedaleko Poznania, może jakaś konkurencja dla Poznania. Bardzo proszę. Ireneusz Kowalczyk. Bracie Irku, witam Ciebie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Brat Irek będzie należał do zboru Łódź Widzew. Daniel Paszkiewicz. Danielu, witam Ciebie. Ja Daniela znam już od wielu, wielu lat. Mieszkałem kiedyś w Stargardzie Szczecińskim i Daniel od dzisiaj jest wyznawcą zboru w Stargardzie Szczecińskim. Dorota Ludzińska.
Siostro Dorotko, witam Ciebie. Losy ważyły się tej siostry. Nie było wiadomo, czy ona zostanie dzisiaj ochrzczona, czy nie. Wszystko się dzisiaj wyjaśniło. Bardzo się cieszymy i siostra Dorota będzie w diasporze diecezji południowej. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Dominika Oksięcka. Droga Dominiko, bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj, przeżyłaś taki piękny chrzest. Słyszeliśmy świadectwo Twojego taty, niech Ci Bóg błogosławi. Siostra nasza miła zasili diaspory diecezji wschodniej. I to gdzie? Aż w Danii. Aż w Danii, tak. Bóg błogosławi. Łukasz Tywoniak. Bracie Łukaszu, witam Ciebie w gronie Dzieci Bożych. Od dzisiaj zasiliłeś zbór w Gliwicach, diecezja południowa. Jarosław Sołowianiuk. Bracie Jarku, pamiętam moment, kiedy przyszedłeś do mnie tutaj na kampie. Było Ci bardzo smutno, ale to był wspaniały smutek, bo na kampie brat Jarek podjął decyzję o całkowitym oddaniu się Jezusowi Chrystusowi. Wiele już lat chyba nawet, czy miesięcy znałeś poselstwo adwentowe, ale tutaj na kampie był moment przełomowy. Łzy obróciły się w radość. Od dzisiaj jesteś wyznawcą zboru w Kajnówce. Witam Cię bardzo serdecznie. Małgorzata i Robert Bednarek. Z Tureczką. Co za wspaniały widok. Małżeństwo dzisiaj zawierało przymierze z Jezusem Chrystusem. Małgosiu, witam Ciebie w gronie ludu Bożego. Małgosia będzie należeć do zboru Warszawa Centrum. Również jej mąż, Robert, też ważyły się jego losy. I w ostatniej chwili podjął decyzję, że jednak warto dzisiaj zanurzyć się w tych pięknych wodach tutaj w Zatoniu. Bracie Robercie, witam Ciebie bardzo serdecznie. Warszawa Centrum oczywiście. Tam, gdzie żona, tam mąż. Nasza córeczka. Ireneusz Szymczuk. Irku, witam Ciebie. Znam Twojego tatę, znam Twojego brata. Twój tata jest kolporterem. Czyś byś zamierzał wstąpić w jego ślady? Nie wiesz. Jeszcze nie wiesz, jakie dary duchowe Pan Bóg dał Tobie. Ale niech Ci Bóg błogosławi. Zbór Szczecinek, zachodniopomorski. Lech Kujawa. Bracie Leszku, dzisiaj to szczególna chwila dla Ciebie, dla Twojej mamy tutaj na kampie. Siostra Halina Turoń to mama brata Leszka. Jak przeczytałem informacje na Twój temat, z jakiego Ty byłeś poprzedniego światopoglądu, tak po prostu informacje, byłeś ateistą, ale to już jest historia. Uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa.
zbór, chyba Wrocław, tak? Wrocław. Niech ci Bóg błogosławi. Proszę bardzo. Lesław Łaskarzewski. Zobaczcie, jaki szczęśliwy. Jaki to wspaniały dzień. Bracie Lesławie, witam ciebie w gronie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, również w zbór Wrocław. Bardzo proszę. Marcin Seferyn. Marcinie, na kampach co roku zawsze gramy w przeciwnych drużynach tam na tamtym boisku. Dzisiaj zagraliśmy w jednej drużynie. Brat Marcin zasili grupę Carlino, także mam do Carlina samochodem około 30 km. Także cieszę się bardzo, że dzisiaj taki moment był. Niech ci Bóg błogosławi. Adriana Krysta. Adriano, to był wielki dzień dla ciebie, dla twoich rodziców, dla twojego rodzeństwa. Przeżyłaś to dzisiaj, widziałem bardzo. Wspaniały dzień dla ciebie. Siostra Adriana od dziś będzie należeć do zboru w Katowicach. Daniel Siciński. Danielu, jeżeli z Marcinem grałem tutaj na boisku po przeciwnych stronach, to w koszykówkę graliśmy razem tutaj na kampie. Byliśmy w jednej drużynie, nawet pasujemy do siebie, ale dzisiaj szczególnie zagraliśmy razem z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Witam ciebie serdecznie i będziesz należeć do zboru Warszawa Centrum. Jakub Roszkowski. Jakub to taki tajemniczy człowiek, przynajmniej tak mi się zawsze wydawał. Zaskoczył rodziców. Rodzice chyba nawet się nie spodziewali, że ty będziesz tutaj na kampie chrzczony. I to wspaniały dzień. Taka niespodzianka jest jedną chyba z najpiękniejszych niespodzianek. A więc Jakub zasili zbór w Zakopanem. Jakub Igła. Wreszcie dzisiaj zagraliśmy w jednej drużynie, bo zawsze gramy w przeciwnych drużynach, jakoś nie możemy się dogadać na boisku, ale dzisiaj mieliśmy wspaniały dzień, Kuba. Pamiętaj, w kolejce jeszcze trzech braci masz, czekają w kolejce. Miejmy nadzieję, że to będzie taki wspaniały początek. Witam cię w gronie Dzieci Bożych, zbór Koszalin. Drodzy, mamy przed sobą 18 nowych kapłanów, Bożych kapłanów. 18 osób, którą Bóg powołał do tego, żeby nieśli dobro, nieśli Ewangelię w taki sposób, w jaki On ich do tego wybierze. Chcemy teraz w szczególnej modlitwie polecić te osoby działaniu Ducha Świętego. Polecić temu, aby doświadczyły chrztu Duchem Świętym, aby stały się skutecznymi Bożymi kapłanami w Jego mocy.
Zapraszam pastorów, którzy udzielali chrztu, aby tutaj dołączyli do nas, aby mieli udział także w tej modlitwie. Zapraszam nas tutaj na podium, abyśmy uklęknęli, jeszcze wysłuchali Słowa Bożego, które pastor Paweł Lazar będzie chciał przeczytać. Mam jeszcze taką prośbę, aby wszyscy ochrzczeni gdzieś tak w samym środku się skupili, a my po prostu jako pastorzy możemy być teraz na aucie, czyli trochę dalej. Kiedy ja będę się modlił, uklękniemy oczywiście wszyscy, zgromadzenie niech pozostanie w pozycji stojącej. Ale zanim to uczynimy, pozwólcie, że powrócę jeszcze raz do tego tekstu, który wspomniałem podczas kazania. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Na pewno Duch Święty sprawił, że dzisiaj jesteście na tym miejscu, że przeżyliście chrzest. Bez Ducha Świętego nie mogło się to zdarzyć. Ale tak jak każdy z was otrzymał przy urodzeniu pewne talenty, zdolności, tak przy Chrzcie Świętym Bóg wyposaża was w szczególny dar, może nawet i dary. On pomoże wam je odkryć w waszym życiu i użyć dla służby ku Jego czci i ku Jego chwale, dla dobra Jego Kościoła, dla dobra ludzi, wśród których będziecie żyli. I chociaż modlitwa, którą za chwilę skierujemy do naszego Boga, Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, sama w sobie nie ma mocy, nie jest różdżką sprowadzającą coś w wasze życie, ale jeżeli otworzycie swoje serca, swoje umysły, swoje duchowe życie, On odkryje was to, co być może już was drzemie, albo obdarzy was czymś szczególnym, nowym, aby użyć to, tak jak powiedziałem przed chwilą, ku Jego chwale, dla dobra Jego Kościoła i ku ratowaniu tych, wśród których będziecie żyli. Uklęknijmy do modlitwy. Ukochany niebiański Ojcze, jakże wspaniała jest to chwila, że możemy klęczeć przed Twoim obliczem. Ty jesteś godny czci, godny uwielbienia, bo jesteś naszym Stwórcą, jesteś naszym Panem, Bogiem, jesteś naszym Zbawicielem. Więcej, w Synu swoim Jezusie Chrystusie jesteś naszym bratem. W Duchu Świętym jesteś naszym najlepszym nauczycielem. Więcej, jesteś dla nas cudownym przyjacielem. Oto dzisiaj te 18 osób w szczególny sposób powiedziały, że należą do Ciebie, że są Twoimi dziećmi w sensie duchowym, że pragną chodzić z Tobą każdego dnia. Ale przecież Ty powołujesz swoje dzieci do siebie, aby kroczyły śladami Twego Syna Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego w tym szczególnym celu, aby objawiać w swoim życiu charakter Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. A jest to tylko możliwe dzięki Twojej łasce. Jest to możliwe dzięki mocy Ducha Świętego. Dlatego też teraz w szczególny sposób, kiedy wznosimy nasze ręce, prosimy Cię, abyś błogosławił ich w szczególny sposób. Ty znasz najlepiej ich zdolności, Ty znasz najlepiej ich talenty.
ale dziś chcesz w szczególny sposób obdarzyć ich darem swego ducha, aby mogli go wykorzystywać ku Twojej chwale, dla ratowania tych, wśród których dzień w dzień będą żyli. Ojcze, użyj ich również dla Twego Kościoła, aby wykonywali misję, którą im powierzysz. Bo prosimy Cię o to w imieniu i zasługach naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Jezu, w Tobie jest mój dom. Jezu, nigdy nie odejdę stąd. Uwalniasz mnie z grząskiego błota mi. Umacniasz słabe nogi me, gdy braknie sił. Zapraszamy. Amen. Amen.